Hej, chcesz otworzyć ze mną fabrykę lodów? Tak, Mam już, słuchaj, bardzo. przygotowaną fabrykę. Znajduje się pod moim stołem. Potrzebuję tylko pracowników. Okej. Ja bym mogła robić na przykład wywiady, ja bym zapraszała ludzi, ja bym zachęcała ludzi do Nie, ja korzystania z wolałbym, tak. żebyś ty była po prostu pracownikiem. Ty wolałbyś, żebym ja była pracownikiem. Żebyś ty No siedziała na dobra, linii może być. produkcyjnej robiąc lody. Dobra, mogę. Dobra, to co? Kiedy chcesz zacząć? Kiedy twój pierwszy dzień ma być? Powiedz mi. Kiedy mogę poczekać? A może być nawet teraz. Ja bym mogła przyjechać. Ty czekaj, ja ci powiem. Ja zgadnę, ile ty masz lat. Dawaj. Ty wyglądasz na takie 18, ale pewnie masz 20. Mam 20, no. Ile ty możesz mieć wzrostu? Nie wiem, jakieś 1,90 m pewnie. Albo No. 1,87 m. 1,90 m, no. Pewnie chodzisz na siłownię. Masz rację, wszystko się zgadza. Każdy chłopak teraz chodzi na siłownię. Nie jestem jak każdy, ale chodzę na siłownię, to prawda, no. Dobra. No ty jesteś wyjątkowy, bo ty mnie zapraszasz po prostu na swoją fabrykę No i ja właśnie. będę po prostu tak. No, Widzisz, właśnie. ja cię po prostu chcę dać ci możliwość nawet nie zarobienia, bardziej rozwijania się. Tak, o, ja to bardzo doceniam to bardzo, naprawdę. No, także myślę, że... Okej, czyli mówisz, że już nawet dzisiaj możesz zaczynać. Tak, nawet od teraz. Ale no... Wiesz, niestety jeszcze Apple nie wypuściło teleportacji. No jeszcze Także... nie, ale doczekamy się Ale może. doczekałem się kiedyś na pewno. Pytanie tylko, skąd ty właśnie jesteś, koleżanko, ty moja kochana? Ja jestem w sumie to spod Krakowa. Pod Krakowa. Kurczę, ja jestem niestety z Gorzowa Wielkopolskiego, także trochę do mnie masz. Trochę tak. Ale fun fact, Nie Gorzów no. Wielkopolski nie jest w Wielkopolsce, tylko w Łódzkim. Także nie jest tak źle. Wiem. Pytanie też, ile... Rozszerzam geografię. Właśnie. Ile masz lat? 17. Jak tam w ogóle u ciebie? Jeszcze źle, bo jeszcze fabryka nie została otworzona, nie widzę pracowników pod stołami, ale myślę, że z czasem wszystko się zmieni na lepsze. Myślę, że tak. Też tak myślę. Ogólnie trzymam kciuki za fabrykę. Postaram się jak najszybciej dotrzeć. Dobrze, ja postaram się jak najszybciej dojść. Znaczy, też ciebie tutaj, żebyś się znalazła tutaj Tak, dotrzeć. dobrze, tak. Do... Ja rozumiem. No. Także, no mam No. nadzieję, że przyjedziesz tu jak najszybciej zaczniemy pracę, bo wiadomo, no jest to ważne. Co Ja prawda niestety nie umiem. lodów kręcić nie umiem, w słodkie nie potrafię, ale to jest twoja na szczęście robota. Ja robię drugie, a ty robisz deserek. Dobrze. Deserek, dobrze. Nie no, ja się tam nie nadaję do gotowania. Lody mogę robić. W Lody, sensie kręcić. dokładnie. Kręci, Tak. klęczeć, znaczy kręcić możesz lody, tak. Kręcić. Kręcić, nie klęczeć, kręcić. Wiadomo, no bo przecież Tak. klęczeć i robić lody. Dobra, lecę, słuchaj, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Czekam, aż Ja przyjedziesz. tobie też dziękuję. Dobrze, no to Buziaczku, pa. trzymaj się, papa. Ja pierdolę. Uwielbiam moich widzów, no. I właśnie, i na taki widzki potrzebuję, które zrobią jakikolwiek content, a nie będą mówić.